Witam Państwa serdecznie na debacie, albo raczej rozmowie, bo nie zakładamy jakichś bardzo daleko idących sporów światopoglądowych. Na debacie zainspirowanej wystawą, która dwa piętra niżej można jeszcze oglądać do jutra. Debata nosi tytuł Przyszłość AI w sztuce. No i chcemy porozmawiać zarówno o tym, czym jest tak zwana sztuczna inteligencja albo algorytmy maszynowego liczenia, jak to wpływa na sztukę, no i zadać sobie najtrudniejsze z pytań, czym ta sztuka w ogóle dzisiaj jest. W debacie wezmą udział w kolejności alfabetycznej specjaliści, zajmujący się informatyką, matematyką oraz praktyką artystyczną, Dorota Celińska-Kopczyńska, pracująca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się, jak przed chwilą właśnie się dowiedziałem, raczej informatyką niż matematyką. Poza tym zajmuje się wizualizacjami i geometriami nieeuklidesowymi, również analizą sieci społecznych i social mediów, jak rozumiem, grami komputerowymi, które realizują się w przestrzeni również nieeuklidesowej. Obejrzałem sobie Hyper Rogue, który jest na stronie. Również na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW pracuje dr Paweł Gora, który ukończył też, jak się sprawdziłem, tutejsze liceum w Radomiu imienia Kochanowskiego. Doktor Gora zajmuje się sztuczną inteligencją, optymalizacją kombinatoryczną, jak również systemami transportowymi, czyli w ogóle wszystkimi systemami złożonymi, bo również jest twórcą, założycielem dwóch fundacji, które, jak rozumiem, zajmują się przyszłością komputerów kwantowych i wykorzystaniem tych maszyn do analizy i optymalizacji bardzo złożonych procesów. Dominik Jałowiński, który jest artystą multimedialnym, absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Malarskiego, który aktualnie, to znaczy zajmuje się malarstwem, performancem, tutaj występuje w roli artysty, który aktywnie korzysta z narzędzi środowiska cyfrowego, tworzy no właśnie interaktywne systemy na platformach Metaversum, jak również zajmuje się, jest pionierem, nie wiem czy zdążymy o tym porozmawiać, wykorzystania technologii blockchain w sztuce. To możemy ustalić. Wystawiał w Galerii Foksal, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Więc mamy znamienitych specjalistów, z którymi będziemy mogli porozmawiać no właśnie o problemie, który wydaje się no taki oczywisty, a chyba zupełnie oczywisty nie jest. To znaczy jest bardzo poważny i dopiero o nim zaczynamy rozmawiać. Więc chciałem Wam na początek zadać takie pytanie, które obiecałem sobie, że tego nie zrobię, ale jednak to zrobię. W teorii sztuki mówi się często, to jest takie właśnie hasło, mówi się o nowych mediach. To znaczy, to jest śmieszne i bardzo zagadkowe, że te nowe media, najczęściej w teorii sztuki, takiej akademickiej, to są te stare media, tak? To znaczy, to jest fotografia, film, obraz ruchomy. Pytanie, no właśnie, jakie tutaj kryterium w ogóle tej nowości przyjąć, ale w teorii nowych, tak zwanych nowych mediów, takim najczęściej przywoływanym tekstem diagnostycznym i tak naprawdę rzeczywiście super ciekawym, ciężko jest się bez niego obejść, jest tekst, który powstał w 1935 roku, napisał go niemiecki filozof Walter Benjamin. Tekst nosi tytuł Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. I poza bardzo wieloma tam, moim zdaniem, trafnymi spostrzeżeniami i dobrymi intuicjami, Benjamin tam formułuje taką myśl, wyraża ją w takim zdaniu. Z dawien dawna najważniejszym zadaniem sztuki było stymulowanie popytu, którego godzina zaspokojenia jeszcze nie nastała. Czyli po prostu mówiąc po ludzku, chodzi o to, że sztuka pokazuje takie pragnienia, takie dążenia, których
przy aktualnym stanie zaawansowania technologicznego i w ogóle życia społecznego jeszcze nie możemy zaspokoić, czyli jest po prostu świetnym papierkiem lakmusowym przyszłości. I to była taka moja myśl, to zdanie mi się przypomniało, ale teraz chciałem was zapytać o to, w jaki sposób waszym zdaniem sztuczna inteligencja, tak zwane AI, i będę prosił państwa o wyjaśnienie albo przynajmniej zdefiniowanie w ogóle tego terminu, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym mówimy, rzeczywiście może zaspokajać, a może jeszcze nie zaspokaja, potrzeby, no tutaj nie w ogóle nasze ogólnoludzkie, tylko te artystyczne. To znaczy, czy sztuczną inteligencję dla sztuki możemy potraktować jako narzędzie, medium, czy jako środowisko, na które w pewnym sensie jesteśmy wcześniej czy później skazani. Co o tym myślicie? No jak mamy rozumieć środowisko? No też będę prosił was, to znaczy, czy to jest świat, w którym przyszło nam żyć, czy narzędzie, które możemy odłożyć na półkę i wziąć jakieś inne. Znaczy, pojawiło się kilka pytań, więc może rozbierzmy to po kolei. Chyba najprościej wszystkim będzie nam na początek spróbować zdefiniować pojęcie sztucznej inteligencji, żebyśmy więcej się ze sobą zgodzili. Więc ja bym powiedziała, że sztuczna inteligencja to jest dział nauki, który zajmuje się algorytmami, heurystykami i podejściem zmatematyzowanym, które ma służyć wnioskowaniu lub tworzeniu czegoś, jak obecnie w generatywnej sztucznej inteligencji, w sposób, który miał przypominać, przynajmniej w założeniach, działania, które są charakterystyczne dla ludzkiego mózgu. Stąd sztuczna, bo odwołujemy się do metod komputerowych, i inteligencja, bo chcieliśmy przy tym naśladować ludzi. Coś chcecie dodać? No właśnie, pierwotnie nie rozpatrywano tego aspektu właśnie generowania, tylko raczej wychodziliśmy od tak zwanego uczenia maszynowego, czyli sposobów, które możemy przerabiać duże ilości danych w sposób systematyczny, wyciągając z nich interesujące dla nas czy dla biznesu wnioski. Więc na początku był to rodzaj takiej statystyki. Później z czasem, kiedy tych danych przybywało, rozwinęła się moc obliczeniowa komputerów, bardziej stało się możliwe właśnie zastosowanie tych algorytmów do konstruowania nowych danych, czyli już nie tylko dane zastane, tylko w oparciu o dane zastane próbujemy stworzyć coś nowego. I od około pewnie 10 do 15 lat w zasadzie pojawił się ten nurt w różny sposób rozumianej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli właśnie takich algorytmów i podejść matematycznych, które dostając pewien zasób danych, czyli części faktów, które są przez nas do opisania, zinterpretowania, powiązania ze sobą, bo na wszelki wypadek powiedzmy tutaj, że takim właśnie najbardziej podstawowym opisem, że fakty to są dane, później to, jak je, to co z nich wyciągniemy, to jest informacja, natomiast informacje powiązane ze sobą to jest wiedza, dlatego modele sztucznej inteligencji po pierwsze działają na danych, i jeżeli teraz w oparciu o te dane zastane coś tworzą, coś powstaje, to jest właśnie ten nurt generatywnej sztucznej inteligencji, z którą mają państwo przejawami do czynienia na dole naszej wystawy. No, nie wiem, czy coś więcej to można dodać do samego pojęcia sztuczna inteligencja. Zgadzam się w pełni. No, ja tłumacząc, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja, często zadaję się bardziej ogólne pytanie, czym w ogóle jest inteligencja, jakie są przejawy inteligencji, dlaczego mówimy, że ktoś czy jakaś osoba albo w ogóle jakieś stworzenie jest inteligentne lub nie, więc są pewne atrybuty obiektów, istot żywych, które przypisujemy bytom, które właśnie uważamy za inteligentne, jak na przykład zdolność do uczenia się na podstawie danych, adaptacji do zmieniających się warunków, ale również właśnie tworzenia jakichś nowych rzeczy.
No i jeżeli tego typu atrybuty możemy przypisać do programów komputerowych, to no, możemy mówić, że rzeczywiście to mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. No i już to pojęcie od kilkudziesięciu lat istnieje w nauce, nie jest to coś zupełnie nowego, natomiast więc historia rozwoju jest już dosyć długa, natomiast faktycznie ostatnie lata przyniosły bardzo duży przełom i różne tutaj aspekty miały wpływ na to, zarówno większa dostępność mocy obliczeniowej, dużej, jak i dużej ilości danych, no i też nowe algorytmy oczywiście, nowe rozwiązania, nowe pomysły naukowców. Ale warto wiedzieć, że to jest też coś, co już istnieje w nauce od jakiegoś czasu. No i faktycznie od około 10 lat w coraz większym stopniu widzimy również zastosowania w sztuce, w szczególności do generowania nowych obrazów, czy tekstu, czy filmów. Teraz już nawet gier. Tak, teraz już nawet gier, programów komputerowych. Czy to jest sztuka? No, czasami mówi się, że nawet samo programowanie to jest w jakimś stopniu sztuka też. Tworzenie rozwiązań, algorytmów. W tym roku gorącym tematem na jednej z najważniejszych konferencji informatycznych poświęconej sztucznej inteligencji, ICZKAJ, w części poświęconej właśnie sztuce i sztucznej inteligencji było generowanie muzyki i tworzenie muzyki. Także na początku mieliśmy generowanie tekstów, później pojawiło się generowanie obrazów, później było generowanie animacji, teraz w sumie właśnie jest dosyć modne generowanie muzyki. Okej, a czym się w takim razie, jeżeli się w ogóle różni, bo może się nie różni, różni generowanie od tworzenia? Czy z waszego punktu widzenia tutaj jest jakaś różnica w znaczeniu? No i temu, co tradycyjnie kojarzymy, tak? No bo wydaje mi się, że takim powszechnym dosyć poglądem jest, może być albo pogląd taki, no właśnie, że chmura generuje deszcz, nie mamy na to żadnego wpływu i że w związku z tym zaprzęgniemy biedną sztuczną inteligencję, żeby najbrudniejszą robotę odwalała za nas, albo że sztuczna inteligencja spontanicznie będzie stwarzała takie znaczenia, których nie moglibyśmy sobie byśmy sobie w stanie wyobrazić, a w związku z tym się jakoś uduchowi, czy może po prostu jest użytecznym, właśnie wrócę do tego terminu, narzędziem w optymalizacji pewnych procesów i można ją wykorzystywać do rzeczy, które dawniej robiliśmy z większym trudem, a można też ją wykorzystywać do zupełnie nowych rzeczy. Jak się to generowanie ma do kreacji, tworzenia, wytwarzania, poznawania? No dobrze, może ja zacznę. Nie będę wskazywał, ale... Dobra. Okej. Zresztą to jest kwestia trochę semantyki w ogóle tych słów, bo są to synonimy w jakimś stopniu. I no bardzo często i powszechnie, i naukowcy też stosują je wymiennie właściwie, więc... Właściwie wszystko, co jest produktem działania jakiegoś programu komputerowego, to można powiedzieć, że zostało wygenerowane albo przez ten program. Stworzenie czegoś, no też możemy powiedzieć, że coś zostało stworzone. W przypadku stworzenia wydaje się, że to powinno mieć już, powiedzmy, jakąś no raz, że twórcę, ale no, mój program w tym przypadku mógł być tym twórcą, czy, albo ewentualnie człowiek, który gdzieś ten program stworzył czy uruchomił najpierw. Ale powiem, być może to, co zostało stworzone jako jakiś utwór, no bo nawet mamy w prawie w ogóle, prawie autorskim też w ogóle pojęcie utworu, tak? I no to powinno mieć jakąś też utrwaloną strukturę swoją. No ale to są, powiedziałbym, różnice dosyć umowne i no, trochę, no właściwie dyskusje filozoficzne właściwie, czym się różnią, bo to jest semantyka bardzo podobna właściwie. Więc nie jestem przynajmniej świadomy tutaj jakichś, powiedzmy, istotnych różnic, które mogliby powiedzieć, że to jest, powiedzmy, jest wygenerowane, a nie stworzone na przykład. A jaka jest, z punktu widzenia właśnie artystycznego? Ja bym zapytał, jakie jest źródło słowa generować, bo to chyba jest z łaciny albo z greki, tak? Genus to jest rodzić, tak? Zrodzić, tak? Okay. No tylko klasyczne, już jak mówimy o pojęciach filozoficznych, no klasyczne właśnie
filozoficzny termin grecki na twórczość, stwarzanie, to jest poiezis. Platon definiuje poiezis jako powoływanie czegoś do istnienia. To znaczy, i kryterium jest tutaj takie, że pojawia się w świecie coś, czego nie, było, nie było wcześniej. A gener jest, bo to chyba jest kwestia semantyki, ale też tego, żeby mi się wydaje tak intuicyjnie, że jakby to generowanie odtworzenia różni się jakby źródłem, czyli coś zostało wygenerowane, od razu myślimy o bezosobowym, nie wiem, przez przedmiot, tak? Czy nie wiem, co generuje. Tak, a twórczość jest związana z człowiekiem, znaczy indywiduum, tak? Że jest twórca, a nie generator. Tak? Że ludzie nazywają się twórcami, a nie generatorami. Może też, no to ciekawe, bo jest też pojęcie sztuki generatywnej, takiej, która jest stworzona przez komputer i ona jest już, pierwsze takie prace powstawały w latach 50. I to też się gdzieś tam powstawały w kręgach ludzi, którzy mieli dostępy do komputerów w tamtym czasie i generowali obrazy za pomocą, że jakby ich źródłem były algorytmy, a nie, a nie mózg, czy ręka, czy ciało. Tak? Ale czy to właśnie, czy na przykład tobie jako artyście, ten brak tego, co kojarzymy ze sztuką, to znaczy tego, mówimy, no bo romantyzujemy to znaczy myślimy ideologią romantyczną, kiedy myślimy o twórczości artystycznej. Więc jest jednostka, która jest genialna, która dzięki szczególnej intuicji albo wrażliwości, albo skomplikowaniu życia osobistego jest w stanie wyrzucić w świat coś, co wcześniej nie istniało, coś, co jest niepowtarzalne i bardzo trudne dla całej reszty do przyjęcia. Czy brak odniesienia do tej ideologii, no i zastąpienie jej na przykład sztuką generatywną, która może się obyć bez tego składnika jednostkowego, indywidualnego. No on właśnie nie może. Jest właśnie, jest czymś... Znaczy nie może, no ja wychodzę z założenia, no właśnie, że to się nie może obyć bez człowieka i tutaj takie wszelkie tego typu podziały są trochę sztuczne i trochę, nie wiem, może wynikają z ludzkiego ego, z takiej potrzeby czucia się trochę lepiej, trochę wyżej, trochę tego, że, bo mówimy, bo ktoś zrobił coś za pomocą komputera, tak? Ale żeby to zrobił, to nikt nie myśli o tym, że najpierw ktoś musiał stworzyć komputer, potem ten ktoś musiał poświęcić dziesiątki godzin, czy wiedzę jakąś zdobyć, że jakby, no nie wiem. Znaczy, że każda aktywność ludzka jest w gruncie rzeczy aktywnością zespołową w tym sensie, i każda aktywność komputera jest też w gruncie rzeczy aktywnością ludzką, że w sensie, jeśli już myślimy o tym generowaniu, to na koniec to też ludzie generują te obrazy, tak? I dają im ten, to ziarno, ten, jak to nazwać, ten pierwszy ruch. No. Okay. Inicjacje. Inicjacje. Że inicjalizacje inicjują, inicjują i to też w jakimś konkretnym kierunku, tak? Że, nie wiem, ktoś chce stworzyć mieszankę Batmana i sadzonego jajka na przykład. Prompt? Prompt. Nie przyjęło się tłumaczenie, które było zaproponowane, chybcik. O, ciekawe. Okej, no to właśnie powiedzcie coś o tym promptowaniu, tak? To znaczy o wykorzystaniu tych algorytmów maszynowego liczenia. Uczenia. Uczenia, przepraszam, ale liczący. Do właśnie zaspokajania najdziwniejszych ludzkich fantazji. Znaczy, no ten Batman, mashup Batmana i jajka do sadzenia jest dobry, tak? No bo teoretycznie to jest nieprzedstawialne i mogę użyć narzędzia, które mi to przedstawi. Nawet nie musi być Batman, to może być człowiek wiewiórka. Tak. Żeby już tak się trzymać tego, czego nie ma. Tak, właśnie, ale czy to użycie w tym specyficznym środowisku, w tej aktywności, jaką jest twórczość artystyczna, tego narzędzia, coś zmienia dla ludzi, którzy zajmują się tym narzędziem i tymi konkretnymi rozwiązaniami matematyczno-informatycznymi? I czy to coś zmienia dla artystów? To się okaże chyba. Jesteśmy, ale to znaczy, że jesteśmy na zbyt wczesnym etapie rozwoju, żeby cokolwiek jakoś już diagnozować? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak.
No, ja nie jestem praktykiem jakby tworzącym taką generatywną sztukę, ale no, z moich obserwacji to wygląda na to, że na ten moment no, to jest po prostu jakby kolejne narzędzie, które jest do dyspozycji artystów. Jeśli chcą, mogą z niego korzystać. Czy to ułatwia pracę? Intuicyjnie wydaje się, że tak, że pewne rzeczy pewnie można dzięki temu stworzyć szybciej, lepiej, może czasami inaczej, może czasami w ogóle stworzyć jakieś rzeczy, które z powodu jakichś ograniczeń, czy to naszego umysłu, czy manualnych po prostu człowiekowi mogłoby być trudno stworzyć. Więc, ale tak jak powiedziałem, no nie jestem praktykiem, ale intuicyjnie wydaje mi się, że to jest i z jednej strony jakościowo coś nowego, z drugiej strony no, może też poprawić po prostu efektywność pracy artystów. Ale to też zgodzę się tutaj, że czas pokaże, jaki będzie taki rzeczywisty i długoterminowy wpływ na całe środowisko artystyczne też pewnie. Ale no, wiem, że też no, nawet w Stanach Zjednoczonych już gdzieś się słyszy o tym, że OpenAI gdzieś prowadzi rozmowy i są gdzieś z Hollywood, tak, żeby gdzieś stworzyć, zastosować te swoje modele do po prostu tworzenia filmów nawet, gdzie to... Ja to wiem z pierwszej ręki, bo mój kolega pracuje w takiej dużej firmie, która pracuje dla Hollywood i w zasadzie no, to jest teraz taki wyścig zbrojeń cichy. Wszystkie wielkie studia filmowe mają działy badań i rozwoju i testują te generatywne modele, szczególnie tekst do wideo, bo są też takie obrazy, które z tekstu tworzą wideo i są coraz bardziej zaawansowane i coraz doskonalsze są te wideo. No, tak naprawdę chodzi o optymalizację i o pieniądze i o oszczędność. Tak już sprowadzając to mocno na ziemię, no, że w zasadzie prawdopodobnie za, nie wiem, 10, 15, może szybciej lat aktor nie będzie musiał nawet grać w filmach, po prostu będzie sprzedawał model swojej osoby jak taką kukłę i będą, część roboty będzie wykonywana za pomocą promptów. To, co dla mnie jest ciekawe, a propos jeszcze promptów, to jest tak jakby myśląc w szerszym kontekście w ogóle współpracy człowieka z maszynami, bo do tego się to sprowadza, to jest taki bardzo ciekawy moment pewnego przełamania, ponieważ to chyba idzie w tą stronę, żeby ten interfejs współpracy z maszyną czy używania maszyny sprowadzał się do języka naturalnego, tak? Bo to, że możemy za pomocą tekstu stworzyć obraz, czy film, czy utwór muzyczny, to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę chodzi też chyba o to, żeby można było po prostu mówić komputerowi, co ma dla nas zrobić, tak? No dopóki jakby to będzie tworzone przez człowieka, to tak, natomiast już w tej chwili zaczyna być tak, że programy komputerowe zaczynają tworzyć inne programy komputerowe, które za jakiś czas mogą być programy, tworzące inne programy. No i to już różne programy wcale nie muszą się komunikować w języku naturalnym, żeby coś zrobić wspólnie, czy coś stworzyć. My jako ludzie możemy w ogóle nie rozumieć nawet tego języka, którymi gdzieś te programy będą się mogły komunikować potencjalnie, czy właśnie komunikują się w tej chwili. No dobrze, no to już teraz... To jeszcze chciałam tylko dodać, bo niestety zmierzamy w troszkę takie niebezpieczne rejony, ale po pierwsze, nawiązując właśnie do zdania, że czy już jesteśmy na etapie, kiedy możemy powiedzieć, że jak to było? Znaczy, czy możemy już ten stadium, tutaj co zapomniałam fragmentu, który, żeby zacytować, bo było to, że właśnie, czy to stadium, że już... Z Waltermianami. To znaczy rozmaity stymuluje popyt, którego godzina jeszcze nie nastała. Nie. Tutaj było o tym powiedziane, że jeszcze to się rozwija, więc nie możemy... możemy przewidzieć. Okej, to chciałam jeszcze do tego nawiązać, że w zasadzie jest część nawet nauki, która się zajmuje, żeby powiedzieć, czy ten moment już nastał. I moim zdaniem rzeczywiście jeszcze będzie problem z ustaleniem na gruncie teorii ekonomii, czy już jest właśnie ten moment, kiedy możemy powiedzieć, czy już się coś przyjęło, czy nie. Ponieważ ta część jest opisywana przez tak zwane efekty sieciowe i efekty stadne w ekonomii. W mikroekonomii występują tak zwane efekty skali, czyli sytuacja, kiedy jedno z rozwiązań staje
się tym dominującym i na początku są osoby, które są wczesnymi osobami, które zajęły się daną technologią. Później im bardziej po prostu promują jedną technologię, tym więcej osób zaczyna dostrzegać, że im więcej osób tego korzysta, to tym bardziej jest to też wartościowe dla mnie. Robi nam się tak zwany pozytywny efekt sieciowy, bo te osoby zaczynają coraz bardziej używać tego narzędzia, przez co staje się ono bardziej cenne dla innych. Stąd właśnie między innymi ta wojna, żeby przekonać dużych graczy, żeby oni używali naszego narzędzia, bo wtedy innym też będzie się opłacało korzystać, chociażby właśnie przez efekt standaryzacji. Po jakimś czasie, dłuższym czy krótszym, jakieś rozwiązanie może zacząć umierać. Wtedy są tak zwani late adapters, czyli późne osoby, które dołączyły do tego. Czasami o tym, co zostanie standardem, decydują po prostu jakieś losowe kwestie. I to jest właśnie opisywane na gruncie mikroekonomii. Często pojawia się tutaj na przykład klawiatury QWERTY. Wcale nie jest do angielskiego lepsza niż na przykład klawiatura COLEMAC, ale się przyjęła, ludzie zaczęli jej używać. Teraz większość z nas, jeżeli myśli o klawiaturze komputerowej, myśli o układzie QWERTY, może nawet nie QWERTZ, które wcześniej było na maszynach do pisania. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i jej algorytmy, problem jest taki, że o ile standaryzacja była dosyć prosta do opisu, kiedy mieliśmy jakieś koszty wejścia, związane na przykład właśnie z tym, że trzeba było kupić klawiaturę, trzeba było ją wyprodukować, czyli mieliśmy jakieś materialne nośniki, które powodowały, że dane rozwiązanie trafiało do ludzi lub nie, ta standaryzacja była prostsza. W zakresie sztucznej inteligencji, kiedy koszty wejścia tak naprawdę to bardziej moc obliczeniowa, która nawet ostatnio już od wielu lat jest dosyć tania w porównaniu do tego, jaka była, sprawia to, że nadal jeszcze jesteśmy na etapie, kiedy są dosyć takie losowe czynniki, które mogą sprawić właśnie jakaś jedna czy dwie właśnie większe osoby na rynku, które zdecydują, że czegoś używają lub nie i namówią do tego innych, może zmienić się struktura rynku. Z drugiej strony to, co teraz jest widoczne jeszcze na właśnie dużych konferencjach ze sztucznej inteligencji, gdzie promuje się nowe rozwiązania, no to nadal jeszcze widzimy, że jest dużo właśnie artykułów, w których pokazuje się coś nowego, czyli to jeszcze się rozpędza, jeszcze nie ma tego jednego gracza na rynku. No tak, tylko właśnie mówimy o jednym graczu, jednym graczu lub oligopolu, no tak. Bo to albo idzie w stronę monopolu, albo oligopolu. I to jest w ogóle nasz życiowy problem państw, świata, narodów, cywilizacji, ale jak to przeniesiemy na problem działalności artystycznej, to mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, pewne różnice się bardzo wyostrzają, tak? Możemy mieć obraz, rzeczywistość, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy apokaliptycznych tonów używać, ale programy, które wykonują polecenia tylko innych programów, to jest po prostu Matrix, prawda? Łatwo tutaj w jakąś fantazję taką popaść. Chciałabym tutaj jednak uspokoić też, że programy, które piszą programy i wykonują programy, pojawiły się już około 2000 roku w książce takiej, też właśnie nawiązując, The Art of Unix Programming, czyli sztuka programowania Unix Raymonda, czyli twórcy open source. Więc to nie jest też taki nowy koncept. To, że my często właśnie przedstawiamy to w sposób apokaliptyczny, to już istniało od 20 paru lat. Także spokojnie, to nie jest aż tak przerażające, jak się sądzi. A jaki mamy właśnie wpływ? To znaczy mówimy rzeczywiście o wielkich graczach, o wielkich monopolistach, albo właśnie o jakimś oligopolu. Jaki to może mieć wpływ na użycie tych narzędzi w sztuce, która przynajmniej w Europie, przynajmniej od jakichś 150 lat nastawiona jest na rozbijanie zastanych struktur, na wprowadzanie nowości, na przeciwstawianie się temu, co jest, w imię tego, co może być. Czy to ogranicza albo może ograniczać wolność, tak zwaną wolność i swobodę artystyczną, albo po prostu swobodę wypowiedzi, czy nie? Czy fakt dostępności tego kodu źródłowego jest tutaj istotny, czy nie, waszym zdaniem? No, jest bardzo istotny. Jest bardzo istotny. Ja też bym się nie bał o sztukę, bo sztuka jest takim tworem, jest jakąś taką dziedziną życia ludzkiego, która się zawsze wymyka temu, co jest zastane i jak tylko
pojawia się jakaś sztywna struktura i coś, co zaczyna dominować w sztuce, no to nie trzeba dużo czasu, żeby znaleźli się jacyś ludzie, którzy to od razu rozsadzają, podważają i temu zaprzeczają i to jest też piękne w sztuce i po to ona też jest. Natomiast te takie monopolistyczne zapędy, które w człowieku też od zawsze chyba istnieją, no są niebezpieczne. No właśnie tak, ale czy to niebezpieczeństwo, no bo pracujemy wszyscy na tej samej uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim, tak? No i też dobrze wiemy, że w świecie nauki publikacje naukowe, poszukiwania naukowe, granty też są dyskretnie, bardzo grzecznie, ale sterowane z tylnego siedzenia przez choćby koncerny wydawnicze, bazy danych, tak? Coś się, pewne rzeczy się promuje, innych rzeczy się nie promuje. I czy w związku z tym te szanse na nie tyle akcję anarchistyczną, wywrotową, tak? Ale na walkę z jakimś takim uśrednieniem, na wprowadzenie czegoś nowego. Jak waszym zdaniem, zarówno w nauce, w informatyce, dyscyplinie naukowej, która jest bardzo silnie sprzężona, tak? Z nowymi technologiami, z funkcjonowaniem wielkich koncernów, wielkiego przemysłu. Czy to jest problem dla was? I czy to jest problem dla artystów? Ja może zacznę od tego, że sztuka ma tą przewagę, że, znaczy przewagę, no, ma ten taki miły, super taką rzecz, że sztuka nie musi nic optymalizować. Że sztuka nie musi niczemu służyć, że sztuka nie musi mieć sensu, nie musi nie musi mówić o czymś konkretnym, jakby nie musi używać konkretnych narzędzi, że jakby w sztuce wszystko jest możliwe i wszystko jest dozwolone, więc jeśli chodzi o sztukę, to byłbym spokojny, że zawsze jakby no nigdy nie było tak, żeby było jedno narzędzie, które obowiązuje wszystkich artystów. I tak chyba nigdy nie będzie, bo na tym to też polega, że ludzie, żeby tworzyć sztukę, znajdują swoje narzędzia i w tej sferze cyfrowej również, bo też poza tym olbrzymim monopolem i tym internetem i tą rzeczywistością cyfrową, którą znamy, to jest też przecież olbrzymi ruch open source i internet daje nam tą możliwość pełnej wymiany i uczestnictwa na równych zasadach, tak? Właśnie, czym jest ten open source? To może ja się wypowiem, bo przez wiele lat byłam jednak dość aktywną osobą w społeczności. Open source jest to pewien ruch w filozofii tworzenia oprogramowania, wprowadzony konkretnie około 2000 roku, jako kontra do modelu, w którym właśnie użytkownik kupuje oprogramowanie i nie ma dostępu do jego kodu źródłowego, czyli tego, co sprawia, że program działa, co należy w jakiś sposób uruchomić w komputerze, żeby można było dalej pracować, bo każdy program jest tworzony na podstawie pewnego kodu. I ten kod możemy ukryć, dać tylko to, co ten kod wyprodukował i na tym polega właśnie ta licencja zamkniętego oprogramowania, oprogramowania zastrzeżonego prawnie, a możemy dać możliwość naszemu użytkownikowi, masz tutaj ten kod, możesz teraz go skompilować, możesz go uruchomić, możesz przekształcić go w program, którego będziesz korzystał. Co więcej, możesz nawet ten kod sam zmieniać pod swoje potrzeby. I teraz są dwa ruchy. Od lat 70. free software, które zakładało, że właśnie mamy dostęp do kodu źródłowego i możemy z nim zrobić co chcemy, tylko później rozprowadzamy dalej nasze utwory pochodne na tej samej licencji. Nie był to wygodny sposób prowadzenia oprogramowania w biznesie, dlatego żeby zachęcić biznes do właśnie współdzielenia się kodem, około 2000 roku powstało open source, które pozwala mimo wszystko jeszcze ten kod w razie czego monetyzować, chociażby na podstawie kilkukrotnego licencjonowania, że na przykład pewne okrojone fragmenty naszego kodu, pewne funkcjonalności są dostępne po prostu na licencji właśnie takiej, nawet tego free software, ale jeżeli na przykład chcemy mieć wsparcie i osoby, które w razie czego w naszej firmie
pomogą, jeżeli coś się popsuje, no to to jest już właśnie ta rozszerzona licencja, która wchodzi właśnie w na przykład model taki popularny podwójnego licencjonowania. Także często używa się wymiennie free software i open source, jednak trzeba wiedzieć, że po prostu to jest idea, która już była od lat 70. założona przez Richarda Stallmana, który sprzeciwił się, że właśnie skoro algorytmy są właśnie pięknem, są sztuką, są wygenerowane przez człowieka, powinna być możliwość współdzielenia ich, współdzielenia się kodem, aby można było dalej rozwijać informatykę, dalej rozwijać właśnie komputeryzację, bo jeżeli zaczniemy grodzić wiedzę, to nie będzie z tego pożytku. W nauce właśnie ten model open source w sumie się dosyć przyjął. W dużej mierze na rozwój samego open source miał wpływ pojawienie się w 91 lub 93, nie pamiętam tutaj dokładnie, ale około tych wczesnych lat 90. Kernel Linuxa. Było to brakujące w działaniach Stallmana doprowadzenie do powstania systemu komputerowego, który byłby zgodny z jego filozofią. Jak już powstał GNU/Linux, bo mieliśmy narzędzia w ramach paradygmatu GNU i Linuxa, który dawał system operacyjny, który pozwalał te narzędzia uruchomić, dalej poszło już z górki. Do prawie każdej większej, ciekawszej działalności człowieka powstawały programy, gdzieś się pojawiał jakiś zapaleniec, który chciał coś napisać, chciał rozwiązać i chciał się tym podzielić. Także, także w pewnym momencie właśnie w nauce też dostrzeżono, że jednak ten paradygmat open source'owy, otwartej nauki również jest lepszy, bo zapewnia przejrzystość, zapewnia właśnie możliwość walidacji nawzajem, sprawdzenia, że za przeproszeniem, wyniki nie są wysłane z palca. Więc raczej jest teraz bardziej taki nacisk w różnych miejscach, żeby jednak wszystko, co pokazujemy, było właśnie jawne, żeby tym kodem się współdzielić. A ze strony no właśnie sztuki cyfrowej, z punktu widzenia sztuki cyfrowej, czy ta swoboda i zdolność możliwości wpływania na te narzędzia, które generują to, co chcemy zrobić? Czy to jest istotna rzecz, czy właśnie no też kwestia po prostu kontekstowa i czasem taka, czasem nie? Nie, no oczywiście, że jest to... Znaczy, to też ja mogę mówić za siebie. No, w moim przypadku jest to bardzo ważne, bo też jak zacząłem, zobaczyłem jakieś takie pierwsze narzędzia oparte na tych generatywnych algorytmach do tworzenia obrazu, takiego, gdzie pamiętam, pierwszy taki model, z którego korzystałem, nazywał się Pix2Pix i to polegało na tym, że w jednym okienku rysowało się myszką czy tam rysikiem na ekranie monitora jakiś rysunek, a w drugim okienku był model, który wypełniał to kotami, dosłownie, bo to był model, który był nauczony jednej, jakby na bazie jednego przykładu, w tym wypadku kotów. I co byśmy nie narysowali, to to miało kocie atrybuty w postaci jakiegoś oka, jakiegoś futra, ogona, łapki, czegoś. I ja sobie rysowałem różne rzeczy, cegły, filiżanki, to zawsze były potem koty, tak? Do dzisiaj mam pomysł, żeby zrobić coś takiego po prostu, tylko że z portretami, żeby zrobić taki program, gdzie w jednym taki swój na początek autoportret, ale generalnie dla każdego można by to zrobić, że po prostu co nie narysujesz, to będzie wyglądało jak ty. Więc to był pierwszy taki i to było open source'owe od początku. Jest taki człowiek, Gene Kogan się nazywa i on miał taki kanał na YouTubie, nazywał się ML4A, czyli Machine Learning for Artists i on opowiadał, dawał źródła i opowiadał jak te algorytmy działają, jak można je samemu dla siebie. I generalnie od początku to, że dzisiaj mamy te algorytmy tekst do obrazu, to też wynika z tego, że OpenAI open source'owało, jakby to jest ich też chyba wynalazek, nie mają na to chyba patentu, ale generalnie tekst do obrazu został opracowany, wydaje mi się, przez OpenAI, przez to, że oni opracowali najpierw model, który nazywał się Clip i to jest model do opisywania obrazów. To jest model, który po prostu wrzucamy w niego obraz i on nam pisze, czy to jest krzesło, czy to jest altówka, czy to jest kobieta siedząca na krześle i tak dalej, i tak dalej. I pierwszy taki model, który, z którego mogli korzystać ludzie za darmo i w sieci, to był model oparty właśnie na tym klipie i innym modelu generatywnym, który
znał klasy obrazów, czyli wiedział, jak wygląda krzesło, wiedział, jak wygląda stół, jak wygląda kot. I to była osoba, były dwie osoby, które po prostu skompilowały ten open source'owy klip z innym modelem, który potrafił generować klasy obrazów. I to pierwsze się nazywało, nieważne, ale było za darmo, było na kolabie, na notebooku. Kolab to jest taka funkcja w Google, która jeszcze kiedyś była za darmo, że można było korzystać z kart graficznych. To jeszcze było przed tym boomem takim, czyli ze dwa lata temu. Środowisko do uruchamiania programu w Pythonie. Czyli jednym z języków oprogramowania, zresztą który też bardzo przyspieszył jednak też rozwój open source. Tak, to, że oni, że Google udostępniało w ogóle tak, swoją moc obliczeniową i te kolaby. Więc gdyby nie to, że ci ludzie, że ktoś najpierw open source'ował, czyli OpenAI, czy ci, którzy zrobili czata GPT, dali kod źródłowy do jednego ze swoich modeli. Inne modele miały kody źródłowe, miały wagi udostępnione, czyli to, jak wszystko jest tam ustawione. I po prostu wystarczył właśnie jedna, dwie osoby na tyle zajawione tym, żeby stworzyć swoją wersję oprogramowania, które OpenAI pokazało tylko w formie takiego demo. Można było zobaczyć, jak wygląda, pamiętam jak dziś, pierwszy, że to był krzesło w kształcie awokado. I to było takie wow. Ktoś napisał krzesło w kształcie awokado i powstał obrazek krzesła w kształcie awokado. Dzisiaj już te obrazy są, jakby te modele minęły dwa lata. One są już tak zaawansowane, że no w zasadzie można stworzyć obraz czegokolwiek. I to tak mówię naprawdę, że jakby tutaj tylko wyobraźnia jest granicą. Ale open source, no pewnie gdybyśmy... Nie no, to musi być wolne, no. W sensie, że to też sztuka ma też długi, jakby open source w sztuce też jest całkiem niedawno się pojawił. I to też jest kwestia technologicznego przełomu, bo do chyba XIX wieku, nie wiem kiedy zostały wynalezione farby w tubkach, żeby w ogóle zrobić farbę, to trzeba było pójść do pracowni malarza, trzeba było przejść cały proces, jeśli było się przyjętym, bycia czeladnikiem, mieszania tych farb i dopiero można było malować i to też była wiedza, która była bardzo zastrzeżona i nie każdemu była w ogóle jakby udostępniana, tak? W momencie, kiedy powstała technologia i można było farby w tubce wyprodukować i każdy mógł sobie kupić farbę w tubce w sklepie, no to jak spojrzymy na przykład, to się zbiegło z wynalezieniem, czy tam powstaniem impresjonizmu, to jak spojrzymy na większość impresjonistów, to nie byli w ogóle artyści z wykształcenia. Tam byli bankowcy, byli różnej maści ludzie, nieudani księża, kaznodzieje. Dokładnie. Ludzie, którzy po prostu dzięki temu, że technologia im pozwoliła, mogli zacząć malować. Na przykład mogli. Więc wydaje mi się, że jest to kluczowe gdzieś tutaj. Ale to znaczy, że tutaj mówimy, znów wracając do kontekstu AI w sztuce, mówimy o tym, że nowa technologia daje możliwości osobom, które zajmują się rozmaitymi aktywnościami, w tym również sztuką, część z tych możliwości już jakoś poznaliśmy, rozpoznaliśmy, ale bardzo wielu jeszcze możliwości, no w ogóle tak, nie znamy. Czy możemy to jakoś przewidywać? Tak? Czy znów, wracając do waszych profesji, czy zajmując się kierunkiem rozwoju rozmaitych właśnie maszyn liczących, tak będę mówił, tak? I czy przyglądając się pewnym tendencjom w sztuce, możemy domniemywać, co jeszcze czeka nas na horyzoncie, czy to jest zupełnie zupełna niewiadoma? Ja sądzę, że w jakimś stopniu jesteśmy w stanie przewidywać. No, nie wszystko musi mieć potwierdzenie eksperymentalne, żeby jakby przewidzieć, że coś się wydarzy. Tak? No, znając pewne mechanizmy funkcjonowania świata, w szczególności tej ekonomii, ale również informatyki, no, pewne rzeczy można przewidywać. I tutaj, jeżeli chodzi o, wracając jeszcze na moment do tego, na ile te modele przyjmą się w sztuce długoterminowo, tu było wspomniane już o czynnikach ekonomicznych i
No rzeczywiście przypuszczam, że one mogą być tutaj kluczowe. Aha. I na tej podstawie pewnie można też co nieco przewidywać, kiedy w ogóle, czy coś zostanie przyjęte w dużej skali i w jakim tempie. Po prostu jak duża jest różnica w korzyściach ekonomicznych pomiędzy pewną pracą wykonywaną przez ludzi, kosztami tej pracy, no, i, czy pewnymi ryzykami, jak na przykład praca kaskadera gdzieś w firmie, a kosztami skorzystania na przykład ze sztucznej inteligencji w szczególności. Gdzie też są pewne koszty właśnie związane z mocą obliczeniową, no ale tak jak już ustaliliśmy, ta moc też zaczyna się robić tańsza i pewnie ten trend też będzie postępował wraz z rozwojem technologii. Natomiast no, możemy też obserwować, że w wielu zastosowaniach po prostu korzystanie z takich narzędzi przyspiesza pracę, więc jeżeli już mamy i oszczędność czasu, i oszczędność pieniędzy potencjalnie, i jeszcze korzyści takie zupełnie merytoryczne w postaci odpowiedniej jakości, no to już pozwala przewidywać, że pewnie no, może nastąpić przyjęcie pewnych rozwiązań dość szeroko i to może być po prostu kwestia czasu. Chyba że po prostu po drodze wydarzą się jakieś czynniki albo trudne do przewidzenia, albo takie, których możemy się spodziewać, że też nastąpią, ale mogą po prostu rozwój, czy pewne trendy zahamować. A mam tu na myśli regulacje konkretnie. Otóż my na przykład mówiliśmy też o open source, a wchodzą to i w Unii Europejskiej, i w Kalifornii. Pewne akty prawne, już AI Act funkcjonuje, gdzieś w Kalifornii też podobne prawo, chyba tam nawet jeszcze bardziej restrykcyjne, ma być uchwalane. I z tego co wiem, to tego typu regulacje wcale na przykład niekoniecznie są przyjazne dla open source'u na przykład. Więc to już niezależnie od tego, co my byśmy sobie życzyli, może się okazać, że nagle przyjdą politycy czy prawnicy i nagle powiedzą, że no, nie wolno tego robić. Albo wolno, ale to może mieć jakieś koszty powodujące, że po prostu przestanie coś być opłacalne. Więc no, pewnych rzeczy nie będziemy w stanie przewidzieć, tego, że ktoś na przykład wpadnie na pomysł pewnej jakiejś regulacji zabrających jakieś rzeczy, no ale no, tak czy inaczej też w krajach przynajmniej demokratycznych, no to też czynniki ekonomiczne i społeczne też w pewnym momencie niektóre decyzje polityczne potrafią wymóc wcześniej czy później, tak? Więc no, pewnych rzeczy tak czy inaczej można się spodziewać. Tutaj ja sobie pozwolę jednak powiedzieć, skoro mówimy o ekonomii, że nie będzie aż tak łatwo zamodelować, jakie będą korzyści z zastosowania AI, ponieważ w kontekście klasycznej ekonomii nadal nie mamy tej właśnie rewolucji związanej z wejściem oprogramowania. To nadal jest jeszcze tak zwana digital economy, która dopiero raczkuje, ponieważ w klasycznej ekonomii mamy w zasadzie kapitał ludzki, czasem ziemię i kapitał taki, który dotyczy po prostu maszyn, czyli to, co mamy jako klasycznie określane jako kapitał. Są to czynniki, które mają pewien koszt, w których możemy mówić o zużyciu amortyzacji, czyli stosowanie ich, zatrudnienie ich ma pewne koszty. Jeśli chodzi właśnie o ekonomię związaną z komputeryzacją, mamy problem, że ona wymyka się takiej tej klasycznej ekonomii, która ma problem z tym, że ma pewne ograniczenia kosztowe. Przy wejściu w AI, używanie komputerów często właśnie wiąże się z tymi, tak jak mówiłam, efektami skali, że właśnie nie ma tego sufitu, który w razie czego nam mówi, że możesz zatrudnić 3 jednostki, ale na czwartą już nie ma tutaj kosztów. Także to jest jeszcze coś, co nie będzie łatwe do zaprogramowania. Dlatego trudno jest jeszcze powiedzieć właśnie tak od razu. No, bardziej się tym zajmuje tak futurologia niż jako taka ekonomia, bo ekonomia jeszcze próbuje wykształcić język do opisu tej nowej rzeczywistości. A ja myślę, że tak z punktu widzenia sztuki, czy twórczości, czy może, no tak, no twórczości, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o sztukę, to nigdy nic nie wiadomo i równie dobrze to narzędzie może w ogóle zniknąć albo przejąć prym, albo w ogóle przejść jako jedno z wielu narzędzi, które artyści używają. Natomiast myślę i widzę to już też, że w kwestii takiej sztuki użytkowej, czyli na przykład projektowania graficznego, czy tworzenia grafik,
to wymiecie to po prostu całą rzeszę grafików, którzy się do tej pory zajmowali, nie wiem, tworzeniem obrazów do artykułów, czy... No, ja mieszkam teraz w Toruniu i ostatnio na każdym są dwa duże plakaty stworzone, nie wiem przez kogo. Są to plakaty reklamujące odpowiednio giełdę samochodową i Pchlitark, i obydwa te plakaty mają grafikę stworzoną i to jeszcze dosyć nieudolnie przez Dalego chyba, ten taki darmowy, albo przez, no widać, że jest to wygenerowane. Jak się spojrzy na nagłówki tego, co na przykład telefon mi pokazuje Google, jest, no w tym momencie mogę powiedzieć, nie wiem, 1 na 5 na 7 grafik do artykułów jest wygenerowana przez jeden z tych modeli, nie? Więc no tutaj ekonomia jest bezwzględna. No jeżeli możemy zapłacić człowiekowi, że będzie nam za niewielką sumę tworzył tych obrazów nieskończoną ilość, a i tak nikomu nie zależy, czy ten robot do artykułu Forbesa ma, jest taki czy taki, to jest tylko jakby... Także w tej takiej sferze użytkowej myślę, że to chyba można przewidzieć, że to namiesza, w sensie, że zmieni też tą całą strukturę zatrudnienia i tej takiej ekonomii w tym szeroko rozumianym przemyśle kreatywnym. A czy to można porównać, teraz tak sobie myślę, do wprowadzenia do powszechnego użytku w gazetach fotografii, które rzesze litografików i miedziorytników po prostu na bruk wyrzuciła. Tak. Tylko tutaj mamy do czynienia z skalą. No i, no i teraz pojawia nam się temat obrazów, tak? No bo w domyśle no rozmawiamy o sztuce, używając skrótu, myślimy raczej o sztukach wizualnych. No taki jest kontekst tej wystawy i tego spotkania, co wcale nie jest oczywiste, ale takie sobie założenie przyjęliśmy. I mówimy o obrazach, które są generowane przez opisy, czyli przez język. Jaką rolę, waszym zdaniem, bo o tym też już sobie rozmawialiśmy wcześniej, w ogóle obrazy i nasza ludzka umiejętność czytania, rozpoznawania obrazów, w tym kontekście jaką rolę pełnią i czy te obrazy, które są generowane przez sztuczną inteligencję, one są zamiast czegoś, one dają nam do czegoś dostęp, coś nam zabierają. Ja tak sobie myślę, nie wiem, czy macie Państwo takie doświadczenie z udowadnianiem, że jestem człowiekiem, kiedy korzystam z jakiegoś czegoś tam i jest ten kapcza, ja jestem szczegularzem i zawsze widzę ten ćwiartkę milimetru, że tam nie ma samochodu osobowego, bo on dopiero jest w drugiej kratce. I czasem tego testu po prostu nie przechodzę. Muszę rozwiązywać jeszcze raz. To jest chyba powszechne doświadczenie. Nasza zdolność czytania obrazów, dostrzegania analogii podobieństw jest rzeczywiście szczególna. Jest szczególnym wynalazkiem ewolucyjnym, kulturowym. Czy to się jakoś przekłada, tak, na pracę nad tymi algorytmami? Czy nie? Czy zawsze to jest po prostu, no właśnie, krzesło, które jest kiwi i to jest po prostu krzesło, które jest kiwi, ale które pewnych cech nie będzie miało, tak? Jeżeli chyba, że się tego nie napiszemy, tak. W rzeczywistości, bo to jest też może służyć do jakby wizualizowania idei, pewnych pomysłów, bo ja na przykład używając tych narzędzi, używam ich właśnie jednym, to co dla mnie jest ważne, to że one mają pewien rodzaj powtarzalności. Że są taką, to jest jedna z takich dla mnie z ważniejszych funkcji, że mogę na przykład jeden obraz powtarzać w nieskończoność i on nigdy nie będzie taki sam. W tym sensie, że naprawdę te obrazy, pomimo tego, że to jest to przysłowiowe krzesło z awokado, to te krzesła z awokado są za każdym razem inne. I to jest jakby jedna rzecz i to jest to, co to ułatwia, tak? Nie, to znaczy właśnie, i czy to w ogóle zmieni, to znaczy, czyli to ułatwia w tym sensie, że pokazuje nam rozmaite wersje czegoś, tak? Rozmaite wariacje. I to jest po prostu narzędzie, które pozwala coś dostrzec, jakieś aspekty, których na przykład nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I teraz pytam, czy w nauce, czy z waszego punktu widzenia informatyczno-matematycznego, ta operacja, która pozwala, no właśnie mówimy, coś zwizualizować, coś uczynić widzialnym, pełni taką samą rolę, jak powiedział Dominik, inną, jaką? I co te obrazy, które są generowane przez opisy językowe,
nawet w tym powszechnym użyciu, czy to coś zmienia, czy nie? Czy to po prostu pozwala nam ogłoszenie o tym, że ktoś ukradł rower, uczynić ciekawszym, bardziej przyciągającym wzrok i tyle? Znaczy ja bym jeszcze nawiązała wcześniej, że właśnie tutaj skupiamy się na tym, że coś przestanie istnieć, tak jak właśnie to, że litograficy zostali wyparci, co może budzić takie negatywne skojarzenia, ale ja bym chciała zwrócić uwagę, że już raz no mieliśmy troszkę, znaczy tak, sztuka moim zdaniem też zawsze się obroni, bo to jest coś, co ma być odczuwane i zawsze będą osoby, które do jakiegoś medium się i jednak będą chciały odnieść. Chociażby powiedzmy o sztuce użytkowej, tym, że mamy fast fashion, wszędzie możemy kupić dużo tanich ubrań, a są osoby, które nadal są rękodzielnikami, tworzą swoje ubrania, bo po prostu chcą, bo też to traktują jako jakąś formę ekspresji siebie, jako właśnie formę wpływania na rzeczywistość właśnie tego geniuszu, czy jeżeli to romantyzujemy. Ale w gruncie rzeczy w pewnym momencie pojawiła się grafika komputerowa. Jeszcze nie było to promptowanie, nie było to w takim zakresie jak teraz, ale już można było użyć komputera, żeby tworzyć obrazy. Obecnie chyba na większości szkół artystycznych, kierunków artystycznych jest jakiś przedmiot z grafiki komputerowej. No, Photoshop to jest drugi szkicownik. No, jakby wracając do monopolizacji i do narzędzi, no to jakby ten cały zasób Adobe, czyli Photoshop, InDesign, czy tam Corel, czy grafika wektorowa, no to jakby artyści używają i są, jest jakby technika cyfrowa, są tego artyści uczeni w szkołach wyższych artystycznych. Nie zawsze się to wszystkim przydaje, ale no jakby wiadomo, że to jest jedna z tych rzeczy, które powinno się znać, tak? Które mogą nam pomóc w czymś. Jest to jedno narzędzie więcej, które pomaga nam się jakby wydobyć tą swoją ekspresję, tak? Czy będziemy ją wydobywali za pomocą węgla i papieru, czy super skomplikowanych modeli, to jest nieważne. Ważne jest, co jest na końcu, tak? I jak to do nas przemawia. I tutaj właśnie chciałam, żebyś to powiedział, bo właśnie mówiliśmy ciągle o tym zastępowaniu, a tutaj było coś, co ewidentnie mogło zastąpić, miało niższe koszty wejścia w sumie, bo no mamy komputer, właśnie nie musimy się babrać, łatwo to możemy kolportorować. W sumie obniża to z koszty, żeby przesyłać tę sztukę gdzie indziej, zmniejsza to luksusowość tego produktu, w razie czego właśnie pozwala też wejść do biznesu, do sztuki użytkowej, przemysłu. I co? I nie wyparło nam sztuki, bo sztuka istnieje nadal. Mają Państwo nawet na tym poziomie właśnie obrazy olejne, czyli według takiego tradycyjnego medium. Czyli tak samo AI moim zdaniem, jeśli już, to właśnie może być przydatnym narzędziem, które być może pojawią się kursy, jak promptować, żeby coś już uzyskać. Już są, tak. Mówiąc pojawią się, bardziej mówiłam o rozpowszechnieniu. Że właśnie po prostu tak jak ten kursy z Photoshopa jest już takim elementem kurikulum, że tak samo będzie jakiś kurs właśnie z tej generatywnej sztucznej inteligencji jako taki pewniak w każdym miejscu związanym ze sztuką. Także raczej bym patrzyła, że to nie tyle wyruguje, co po prostu trochę zmieni sposób pracy, że być może właśnie te niezbyt ambitne zadania, chociaż może je obrażam, typu właśnie zrobienie grafiki na paczkę chipsów, zastępowane. Tak, zadania użytkowe, takie, które no nie wiążą się z bardzo dużymi ambicjami artystycznymi, że może one po prostu właśnie będą w tym momencie programami lub promptami realizowane. No i nasza przyszłość, przepraszam za tanią publicystykę, będzie taka, że zamiast mówić dzieciakowi obejrzyj sobie bajeczkę, o 19:00 będziemy mówili spromptuj sobie bajeczkę i to wygeneruje. Tak, może tak, to znaczy, może być. Ja jeszcze tylko powrócę, bo tak mi się, a propos tego, co przed chwilą gadaliśmy o tych impresjonistach i o tym, że mało kto z nich studiował sztukę, to jakby mamy tutaj ciekawy przykład tej wystawy, wobec której tutaj rozmawiamy. Przecież ona jest stworzona przez studentów matematyki. I to jest jakby dowód na to, że to narzędzie może jakby pomóc ludziom się wyrażać, czy jakby ludziom, którzy do tej pory nie pomyśleliby, że mogą swoje emocje wyrazić w sposób wizualny, czy opowiedzieć o czymś, o czym chcą opowiadać w sposób wizualny, mogą właśnie mieć ten moment intymności z algorytmem i spromptować obraz, o którym, nie wiem, no, jeden artysta mógłby marzyć tylko na przykład. Nie? Już teraz tak romantyzuję trochę, ale
ale chodzi mi o to, nie? Mhm. Tak. No to ja podobnie myślę, że znaczy ogólnie sztuka się obroni, tak jak już tutaj mówiliśmy, i myślę, że ludzie nadal będą pewnie własnoręcznie też próbowali coś tworzyć, bo po prostu mamy też właśnie taką potrzebę ekspresji, o czym mówiliśmy, tak? I nawet jeżeli będziemy mieć te narzędzia do dyspozycji, no to czasami po prostu mamy ochotę coś namalować, coś napisać, wiersz jakiś, czasem książkę, żeby zaspokoić jakieś własne, po prostu ludzkie potrzeby. Natomiast no, może się okazać, że rzeczywiście po prostu tam, gdzie będzie to uzasadnione ekonomicznie, to ostatecznie pewne działania zostaną wyparte, ale akurat w przypadku tworzenia sztuki no, nie tworzymy jej po to, żeby zarabiać. Że jakby nie to jest jakby może idealistycznie trochę o tym myślę, ale nie to jest jakby głównym celem. I tak ludzie gdzieś będą pewnie tworzyć sztukę, a to jest to może być po prostu dla nich dodatkowe narzędzie. Natomiast tak czy inaczej, no tu mówiliśmy o tych zagrożeniach, tak, że to może być monopol. No to w szczególności, jeżeli byłoby, nagle okazałoby się, że zaczynamy mieć takie zagrożenia, właśnie, że tu jakieś firmy własne modele mają zamknięte i te modele, ponieważ są też trenowane na specyficznych danych, zaczynają być, to się mówi, zbajasowane, tak, czy gdzieś skrzywione w jakimś kierunku. Obciążone. Obciążone, tak, że nie do końca... Tendencyjne, tak, nie do końca uczciwe też w jakimś sensie. No to zawsze jest jeszcze ten wentyl bezpieczeństwa w postaci ludzi, którzy mogą generować sztukę tak, jak oni chcą, a nie tak, jak no, po prostu model im na to pozwoli. Okej. Okay. Ja tak sobie jak myślę w ogóle o obrazach dzisiaj, to zawsze mam taką intuicję, która nie wiem, czy jest słuszna, to znaczy pewnie jest i słuszna, i niesłuszna jednocześnie, zależy od której strony patrzeć, że model kolektywnego odbioru obrazów. To znaczy, że idziemy do kina i oglądamy wspólnie. Tak? Już trochę odchodzi w przeszłość. I te obrazy, które się teraz pojawiają, one są jakoś odbierane. Najczęściej na ekranach jakichś tam ciekłokrystalicznych monitorów. I teraz, czy fakt, że one są chyba najczęściej odbierane indywidualnie, coś zmienia, czy nie, waszym zdaniem? Nie zgodziłabym się, że model kolektywny umiera. Aha. W gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy właśnie, że te obrazy są na przykład kolportowane w mediach społecznościowych, no to algorytmy pokazują też na podstawie ich popularności, więc po prostu być może nie jesteśmy w jednym pokoju, pomieszczeniu z tymi osobami, ale nadal jest to współodczuwanie, nadal jest to pewne doświadczenie pokoleniowe, chociaż nieco inaczej rozumiane niż na przykład jeszcze za naszych, chyba jesteśmy mniej więcej przynajmniej tutaj w tej grupie w jednym wieku, plus minus. Plus minus. Może wyglądamy na młodszych, ale wydaje mi się, że mniej więcej jesteśmy jednak w tym samym wieku. Tak, przynajmniej tyle. Jeszcze pociąg wjeżdżający na stację w Siota widzieliśmy. Tak, więc to nadal jest pewne doświadczenie kolektywne, tylko ono się znacznie skraca. Po prostu jest taki attention economy, czyli właśnie co kupi naszą uwagę. Więc to nie jest tak, że właśnie to jest indywidualne, bo w gruncie rzeczy to, co do nas dociera, również jest kształtowane przez postawy innych osób, przez to, co one klikały, co było sugerowane jako coś, co powinno być przez innych polecane. Z drugiej strony, no też jeżeli właśnie jest to na przykład właśnie ten system poleceń, przekierowań, często ostatnio właśnie algorytmy bardziej reagują na to, że właśnie ktoś coś skomentuje, prześle komuś, czyli właśnie na ten aspekt przekazywania innym informacji. Także nie zgodzę się, że ten kolektyw umiera. On po prostu przyjął inną formę. Jest to bardzo szybka, krótko żyjąca forma. Nie mamy już aż takich długodystansowych mód jak kiedyś, ale nadal jest to doświadczenie właśnie społecznościowe. Z drugiej strony chciałam tu jeszcze powiedzieć, że właśnie no sztuka, no troszkę tutaj mamy problem, że właśnie sztuka jest tutaj bardzo szeroko rozumiana, więc zarówno jako ta sztuka użytkowa, sztuka wysoka, czy właśnie taka sztuka no jako przeżycie. Jeśli chodzi właśnie o ten kolektyw versus niekolektyw,
To ja bym się tu jeszcze odwołała właśnie do początku XIX wieku i do Veblena, który w teorii ekonomii właśnie też był jednym z ojców właśnie tej ekonomii, która pokazywała zachowania stadne. On wyprowadził pojęcie klasy próżniaczej i dóbr luksusowych, czyli takich, które służą do tego, żeby pokazać swój status. Czyli to nie są dobra, które są właśnie potrzebne nam do przeżycia, ale one mają pokazać przed innymi, że nas na coś stać. Tak samo jest później na przykład ekonomia prezentu, czyli gift economy, czyli dajemy innym prezenty po to, żeby pokazać, że mamy pewien status i nie ma tutaj właśnie tej kwestii kosztów. I sztuka w gruncie rzeczy jest tym właśnie dobrem wysokim, który pozwala nam w razie czego różnicować się od innych, pokazać swój status. Kiedyś były na przykład subkultury, które też pozwalały ludziom na pewne doświadczenia w ramach podobnej grupy albo różnicować się od innych, więc nadal, nawet w dobie promptowania, tylko mniej są widoczne. Ostatnio tak, ale przynajmniej w zakresie... Na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka, bo teraz właśnie mówi się bardziej, że są na przykład mikrotrendy. Że jest coś zrzucone właśnie na medium społecznościowym, nagle jest modne przez krótki czas i nie ma już takich po prostu długoterminowych właśnie zjawisk jak kiedyś, a raczej nie są teraz tak widoczne jak dawniej. Więc to być może jeszcze po prostu musimy się nauczyć patrzeć na nowy świat. Po prostu jeszcze jesteśmy na etapie, kiedy być może patrzymy na różne sytuacje, z punktu widzenia świata, który już w jakiś sposób odszedł, który się zmienia, więc być może tak naprawdę powinniśmy tutaj dzisiaj mieć jakiegoś 15-latka czy 16-latka na sali, który by był właśnie głosem bliżej młodszego pokolenia. Mi się też wydaje, że to jest ciekawy temat, że rozmawiamy tu o rzeczach jakby z perspektywy bieżącej teraźniejszości, rozmawiamy o świecie, który się bardzo dynamicznie zmienia, nie? Który się tworzy. I który cały czas jakby się tworzy, cały czas się zmienia i jeszcze przyspieszają te zmiany. I na przykład to, co Walter Benjamin pisał o auratywność, to się nazywało, tak? Że dzieło sztuki polega auratywność, czyli to, że ono jest fizyczne i że trzeba było kiedyś przejechać tysiące kilometrów, żeby zobaczyć Mona Lizę, a dzisiaj już nie trzeba, bo można zreprodukować jej, to jej odbiera auratywność, tak? Ale, a z drugiej strony mamy takie fenomeny w internecie, jak memy na przykład, które są no, totalnie, może trzeba przedefiniować w ogóle to pojęcie auratywności i w ogóle przedefiniować też pojęcie tej unikalności, bo może to nie chodzi dzisiaj o unikalność, bo na przykład z tego, co ja widzę i z jakichś takich moich doświadczeń, to jeśli chodzi o obraz cyfrowy, to, że on może być zobaczony przez miliony, to jest jego siłą. I że obraz, który znają miliony ludzi, on jest wtedy silny i on, i może na tym dzisiaj polega auratywność obrazu, nie to, że ktoś może w zaciszu sobie oglądać Maję nagą, tylko to, że ta Maja naga jest widziana przez cały świat. Jest widziana instant, jest widziana przez wszystkich na tej samej zasadzie. Plus, i wie się, o czym się mówi. I wie się, o czym się mówi, plus tu można zahaczyć, jeżeli jeszcze ludzie o pojęcie własności też prawdopodobnie za nie wiadomo kiedy, ale może nawet niedługo, może długo, będziemy też posiadali cyfrowe, już posiadamy cyfrowe jakby pliki, mają wartość, tak? Mamy były rzeczy, które... NFC. Które właśnie też, ale no, mówimy, nie indywidualizowały. Wiem, są no, jakby cyfrowe waluty mają dzisiaj, są wyceniane na olbrzymie pieniądze, wielkie fundusze je skupują i tak dalej, że właśnie rozmawiamy tu o świecie, który gdzieś zmienia się bardzo szybko i może nam jeszcze brakować narzędzi, nie? Ale, ale to jest super ciekawe. Tak. A odnośnie właśnie kolektywnego odbioru sztuki, bo to nie tylko filmów, ale też muzyki, nie jest wykluczone, że w jakim stopniu jest to nawet niezależne od tego, w jaki sposób ta sztuka powstała tak naprawdę. Bo już niezależnie od generatywnej sztucznej inteligencji, to my też możemy w domowym zaciszu sobie gdzieś na YouTubie obejrzeć film, jaki chcemy, który nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Tak jak tu mówiliśmy o tym, że tak czy inaczej, pomimo dostępnych narzędzi AI, jako ludzie mamy i pewnie będziemy mieć cały czas jakąś potrzebę, żeby od czasu do czasu coś samemu napisać, czy coś samemu namalować, to też możemy mieć po prostu potrzebę, żeby od czasu do czasu wspólnie z kimś coś obejrzeć, czy posłuchać i wspólnie z kimś odczuwać emocje. To jest po prostu taka potrzeba społeczna, no bo też
Mamy świat coraz bardziej połączony, możemy współpracować zdalnie, ale no jednak potrzebujemy spotykać się, tak? Chociażby no tutaj. Mogliśmy równie dobrze tę debatę przeprowadzić zdalnie. A mimo wszystko technicznie... Pewnie jeden 15-latek byłby wdzięczny, nie wiem. Pewnie byłoby nawet większe tutaj audytorium, tak? No ale z jakiegoś powodu postanowiliśmy też w taką pogodę się tu spotkać i jednak... No są jednak pewne emocje, które odczuwamy wspólnie i mamy po prostu jako ludzie, jako społeczeństwo takie potrzeby, żeby coś przeżywać kolektywnie, niezależnie od tego, czy to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy tak jak w przypadku tej debaty przez chyba nie sztuczną inteligencję. To moje ostatnie pytanie, jeżeli macie państwo... Kto sobie napisał czatem GPT? Właśnie, możecie państwo wygenerować pytanie albo po prostu zadać tak zwane trudne pytanie, takie są najciekawsze. Bo mówiliście, no właśnie, to jest też powszechne, jedni labidzą, inni chwalą, inni mówią, że to jest neutralne. No w socjologii, w antropologii kulturowej mówi się o tej percepcji obrazu, o tym, że rzeczywiście ten model właśnie u Benjamina to jest kontemplatywny model odbioru, tutaj to jest oparte na szoku, rzeczywiście momencie, chwili, mody, na których się nie znam, internetowe, trwają chwilę, tak? Czy to jakoś w ogóle wpływa na to, jak postrzegamy świat? Takie bardzo ogólne pytanie, tak? Takie tak zwane światopoglądowe. Na co dzień, poza światem cyfrowym, waszym zdaniem, czy nie? Czy jesteśmy uczeni takiego obcowania z obrazami, reprezentacjami rzeczywistości, które musimy się nauczyć rozumieć, interpretować w jakąś sekundę, dwie sekundy, tak? Ten attention span jest bardzo krótki i przenosimy to na inne sfery życia, tak twierdzą jedni diagności. Czy to są dwie rzeczywiście zupełnie niezależne sfery? No i tak jak właśnie tutaj zostało powiedziane, w zależności od naszych potrzeb możemy to sobie regulować. Czy te zmiany społeczne, które właśnie w rzeczywistości cyfrowej lawinowo następują, zdeterminują nasze życie na co dzień, czy nie? No moim zdaniem nie zdeterminują, ale będą miały wpływ jakiś na pewno, to z całą pewnością. Odnośnie tutaj obrazów i analizy obrazów, to wcześniej dyskutowaliśmy o tym, że my jako ludzie, no zresztą mówi się o tym, że obraz jest wart tysiąca słów czasami, dlatego że obraz niesie rzeczywiście bardzo dużo informacji i my jako ludzie, zresztą nie tylko ludzie, zwierzęta, po prostu jesteśmy ewolucyjnie dość dobrze przystosowani właśnie do analizy obrazu. Gdybyśmy nie analizowali dobrze obraz, no to po prostu jako społeczeństwo czy populacja już ileś tam lat temu pewnie byśmy wyginęli, więc po prostu musieliśmy się nauczyć odpowiednio analizować, interpretować obraz, rozpoznawać zagrożenie, rozpoznawać jakieś inne pożyteczne dla nas rzeczy. No, na przykład język naturalny wyewoluował zdecydowanie później, tak? A już w ogóle prowadzenie jakichś abstrakcyjnych, matematycznych obliczeń, takich świadomych przynajmniej, no to też później, bo jakby podświadomie, na przykład wykonywanie ruchu ręką czy jakimiś kończynami ogólnie, to jest coś, czego też musieliśmy się wcześniej nauczyć. Więc my w jakimś stopniu jesteśmy przystosowani do tej analizy obrazu, stąd też jest ta popularność jakby przekazywania informacji poprzez obraz i przekazywania też sztuki poprzez obraz, zarówno statyczny, jak i dynamiczny, czyli jakieś nagrania. I wydaje mi się, że wszystko to, co widzimy, to jest, tak, jest no, nasza sieć neuronowa w mózgu uczy się też na podstawie tego, co widzimy. I to no, na pewno to wpływa na nas. To na pewno nas wpływa. Czy determinuje to, tego bym nie powiedział, ale Wpływ na pewno ma. Uważałabym na słowa typu determinuje, wpływa, przynajmniej będzie korelacja. Bo to może być tak, że tu jest po prostu tak zwane sprzężenie zwrotne, czyli pewne zachowania, pewne zmiany w społeczeństwie sprawiły, że dany sposób prezentacji obrazu, dany sposób prezentacji informacji, przekazywania jej stał się popularny, co sprawia, że inne osoby w tym momencie
przystosowane do niego sprawiają, że on się jeszcze bardziej staje popularny, więc tutaj mógł być jakiś właśnie ten czynnik losowy, który po prostu niekoniecznie jesteśmy w stanie powiedzieć, że dokładnie to wpłynęło, czy dokładnie to zdeterminowało, ale były po prostu działania w obie strony. Także moim zdaniem nie pozostanie to bez żadnego wpływu, bez żadnego połączenia. Nie musi być to wpływ bezpośredni, właśnie deterministyczny. Już są zmiany. Trudno powiedzieć, na ile one wyprzedziły. Po prostu to się wszystko tak szybko działo i tak razem, że trudno jest moim zdaniem tutaj wyodrębnić przyczynę od skutku. One mogą być niestety tutaj współzależne. A czy fakt, że obrazy się pytam kształconego artystę, malarza, tak? Znaczy, nie wiem, czy ja szyję teraz problem. Pewnie tak, ale czy fakt, że obrazy się zdematerializowały, to jest, zdesubstancjalizowały, czy to jest ważna zmiana, czy przypadkowa? Ja myślę, że to zależy dla kogo. No. Myślę, że dla może następnych pokoleń to będzie istotne. Na pewno jak patrzę na malarstwo dzisiaj, to nie wiem, czy powiem teraz na temat, czy trochę nie na temat, ale na przykład malarstwo bardzo, bardzo czerpie z tej rzeczywistości niematerialnej, cyfrowej, z obrazu cyfrowego. Że to jakby widać gołym okiem. Że są artyści, którzy wręcz, jest nawet cały taki nurt tak zwanego post-internetu, który polegał na tym, że tworzą artyści materialne obiekty, obrazy, rzeźby, które wyglądają jak grafika komputerowa na przykład. Nie? Jest bardzo dużo artystów, którzy malują w ten sposób, czyli jakby w ogóle to patrzenie na świat, jakby to, jak dzisiaj widzimy świat, to jest też ciekawy problem, bo my cały czas, bo my już patrzymy, wszystko jest zapożyczone. Znamy rzeczywistość nie z obserwacji bezpośredniej. My znamy rzeczywistość z ekranów, telefonów bądź komputerów. Dowiadujemy się o świecie już patrząc przez któreś oczy z rzędu. I to, co widzą te oczy, widzimy jeszcze na ekranie komputera, więc wydaje mi się, że ma to duży wpływ. Że tu jakby już czas. Dalej portret jest, będą ludzie malowali portrety, czy martwe natury, czy pejzaże, ale jakby już to spojrzenie już nie jest takie niewinne, że już tego się nie da. Jest takie powiedzenie, że jak się coś zobaczy, nie da się zobaczyć, nie? Więc to wszystko, co widzimy, to w nas zostaje i wydaje mi się, że wpływa, przynajmniej mówię tak z pozycji człowieka, który zajmuje się obrazem i patrzy na obrazy jakby z perspektywy sztuki. No. Czyli coś się stało jednak z tą rzeczywistością nas kolektywnie reprezentowaną. Jasne, takiego, to cały że czas już tego. Jakbym 15 lat temu powiedziała młodszej mnie, że skarbie, będziesz miała w kieszeni telefon, który będzie na open source, coś właśnie, co wydaje ci się, że możesz podejść do chłopaka i zagadać go, jaki jest twój ulubiony projekt open source i to odsiewać i niektórych dziwnych osobników, przestanie być tak oczywistym, oczywistą linią podrywową pewnych wartościowych jednostek i powiedzieć, że się zna Pythona, to nie będzie już takie bardzo niszowe, bo pani na psychologii czy gdzieś też będzie mówiła, ale że ja też, bo przecież programuję, żeby zrobić swoje analizy, to ja bym wtedy to nie uwierzyła. Więc właśnie mówimy o kilkunastu latach, które bardzo zmieniły właśnie naszą rzeczywistość. Kiedyś to, o czym teraz rozmawiamy, było domeną po prostu naprawdę osób już mocno zaangażowanych w informatykę. To by wręcz, powiem szczerze, mówiłam dzisiaj dużo ekonomii. Dlaczego? Bo jestem po ekonometrii, bo kiedyś uczenie statystyczne, uczenie maszynowe było właśnie częścią ekonomii jako ekonometria, jako coś, co miało walidować teorie ekonomiczne. Także zanim to było szumnie określone tak właśnie jako ta informatyka, jako sztuczna inteligencja, to było częścią badań właśnie tak zwanych ilościowych. Dlatego zupełnie jak na przykład w 2010 roku, wcześniej, w 2008 już, zaczynałam zajmować się właśnie otwartym oprogramowaniem, moi znajomi, a po co ty się tego uczysz, nikt tego nie będzie robił, przecież wszystko lepiej właśnie iść w te własnościowe oprogramowanie, bo to będzie używane w firmach. Kilka lat później Python, R, wszędzie. I cały internet na Linuxie. I cały internet na Linuxie.
Znaczy już wtedy był w zasadzie, bo serwery już wtedy były na Debianie, ale mówię, wszystkie komórki prawie no takie tak. bardzo popularne na Androidzie. I nagle no, się okazało... Jakby bez Open Source nie mielibyśmy no tak, no, czyli w tak, no, internetu w takiej formie. Tylnymi drzwiami nam wraca taki spontaniczny proces egalitaryzacji i demokratyzacji tak narzędzi i w tym sensie rozpowszechnienia. Zwracam się do Państwa, do publiczności. Czy macie może jakieś pytania? Okej, dobra. Gdzieś mamy mikrofon, który by się w tym momencie przyda. I pytanie, bo w sumie no, mamy tak, że na początku jest pewien taki właśnie taka katedra, później następuje jej zniszczenie, jest właśnie ten ruch anarchistyczny, jest trochę takiej wolnej Amerykanki i później znowu są próby powrotu do tej katedry. My teraz jesteśmy chyba, tak jak początki internetu to właśnie była ta wolna Amerykanka, aha, która później była standaryzowana. My chyba teraz jesteśmy właśnie znowu w tym powrocie do katedry, czyli do właśnie tego właśnie ustrukturyzowania, wstawiania tych, tych właśnie praw. Także co jakiś czas być może jeszcze jakaś rewolucja nas czeka, ale no właśnie do tego trzeba futurologa, wizjonera albo kogoś znacznie młodszego niż my, bo no my już też jesteśmy w sumie po jednej rewolucji, która się działa za naszego czasu. Ja mam takie pytanie, bo te modele wszystkie uczą się na bardzo dużej ilości danych. Te dane spływają skądkolwiek. To się wszystko w cudzysłowie uśrednia, jest nam prezentowane. Czy to wykorzystywane na podstawie tego wspólnego uczenia nie zabija indywidualizmu, bo wszędzie, jak mówimy o opakowaniach, będziemy mieli takie same opakowania. Prawda? No, poznamy, a dali wersja X, o nie, 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 ta wersja Y, to będzie jedyna różnica. Jak popatrzymy, przyjdziemy do galerii, no tak, no kolesia nie było stać, bo płatna wersja była czegoś tam to widać, nie? Galerii. I mam drugie pytanie, a czy nie boicie się, że ktoś kiedyś wyłączy prąd? Okej, okay, to tak. Po pierwsze, nie jest prawdą, że te modele muszą mieć dużą ilość danych. Jest to wygodne, ale to nie jest warunek konieczny. Jest lepiej, kiedy tych informacji jest więcej przekazywanych, ale one wcale nie muszą być na takich dużych zbiorach, jak się to obecnie robi. To jest pewna moda w środowisku, ale to nie jest konieczne. Tak jak mówię, wcześniej nie było aż takich zbiorów danych i również te metody były stosowane, przynajmniej jeśli chodzi o uczenie maszynowe. Ale te modele, które są dostępne, są uczone na dużych zbiorach danych. Duże zbiory danych są zgromadzone przez firmy zachodnie, reprezentują zachodni punkt widzenia i narzucają go wszystkim innym. To ja może odpowiem. Mogę panu podać strony internetowe, gdzie są modele, które można samemu dotrenować na swoich danych. Można je zmieniać. Do tego, co już jest. To zostało wyuczone. Tak, ale to chyba jest tak, że my mamy, generalnie ludzie się uśredniają, że no, taka jest też natura ludzka. Wszyscy nosimy spodnie, wszyscy nosimy koszulę i... Ale dodajemy swoje, właśnie to, o czym rozmawialiśmy, to środowisko open source jest też po to, żeby tym uśrednieniom się wymykać i że daje możliwości nam tworzenia na bazie tych modeli, bo to nie jest tak, że one uśredniają i mają w sobie jakiś średni obraz na wszystko, one po prostu mogą się uczyć dalej. One, to co mają uśrednione, to jest jakiś zasób wiedzy, na bazie którego potrafią uczyć się nowych rzeczy, nowych pojęć, nowych obrazów, nowych stylistyk i tak dalej, i tak dalej. Więc od tego jest też jesteśmy, żeby się nie dać temu uśrednieniu i wszyscy o tym myślą też. Ja jeszcze tutaj dodam, że to, że te modele teraz tak wyglądają, no to po prostu tak się stało, że tak wytrenowano. Są już artykuły, które przekazują krytykę, że właśnie trzeba zrobić nie tyle dużo danych, co różnorodnych danych i generalnie w różnych miejscach właśnie prowadzi się chociażby analizy benchmarkowe, czyli takie porównawcze, jak skonstruować dobre zbiory danych, żeby właśnie te odpowiedzi nie były tylko pod ten jeden zachodni wzorzec myślenia. Więc to, że po prostu mamy takie zastane środowisko, to nie znaczy, że to było konieczne.
stało się, że w ten sposób zostało to wytrenowane, ale są ruchy, które się temu przeciwstawiają i tak jak powiedziałam, tak, zawsze będzie potrzeba tej indywidualizacji, to nie, tak jakbyśmy nie mieli w sumie pewnego doświadczenia tutaj, no niestety historycznego, który próbował pewne indywidualizacje wyrugować i też się nie udało, więc komputerowi i sztucznej inteligencji również się to nie uda. No i tutaj też w szczególności potwierdzę, że bardzo dużą rolę w tym wszystkim odgrywa właśnie open source, bo jakby różnorodność danych to jest jedna rzecz, a druga kwestia to jest też różnorodność modeli jeszcze i różnorodność sposobów trenowania tych modeli, chociaż faktycznie dane, na których uczymy te modele są najistotniejsze, ale w momencie, w którym mamy otwarty kod i możliwość dotrenowywania jakichś modeli albo trenowania na naszych własnych danych, no to już mamy bardzo dużą swobodę tworzenia jakby zupełnie nowych modeli, w szczególności nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, że powstają już też polskie modele językowe, którymi też można będzie w języku polskim prowadzić dialogi i to są po prostu trenowane, czy dotrenowywane pewne otwarte modele na danych po prostu z polskiego internetu na przykład, tak? Gdzie i wtedy nie będzie tego obciążenia, powiedzmy na przykład potencjalnie jakimś światopoglądem bardziej zachodnim, nazwijmy to, tak? Czy z jakim obcym ogólnie mówiąc, o. Prąd. No to tak, to też możemy zadać pytanie, oczywiście jak, nie wiem, kometa spadnie, tak, meteor może rozwalić całą planetę, no wiadomo, że mogą być po prostu sytuacje, gdzie no w ogóle po prostu wszystko zniknie, ale no tak samo, jeżeli nie będzie prądu, no to okej, nie będzie sztucznej inteligencji, ale niewiele dłużej nie będzie też ludzi po prostu. To najmniejszy problem wtedy sztuczna inteligencja jest najmniejszym problemem, jak nie będzie prądu. Wszystko w tej produkcja żywności, szpitale, no po prostu... Kanalizacja, tak. A ja bym jeszcze dodała, że informatyka to jest nauka o przetwarzaniu informacji i jako taka komputera nie wymaga. On jest użytecznym narzędziem, przyspieszył różne działania, ale pewne analizy na przykład z informatyki teoretycznej są czysto teorią logiki i zupełnie nie musimy mieć komputera, więc przynajmniej część nauki się na pewno obroni, nawet jak wyłączą prąd. Będzie trochę gorzej to przekazywane, więcej czasu będzie to zajmować, ale nadal, no moim zdaniem jeden trochę z takich przekleństw jest właśnie to, że ta moc obliczeniowa i prąd są aż tak tanie. To jest też w sumie bardzo, bardzo ciekawe, ale teoretycznie moglibyśmy sobie i trenować, i robić inferencje już wytrenowanych, otwartych modeli na kartce papieru po prostu. Bo to jest wszystko się po prostu sprowadza do pewnych obliczeń matematycznych, jakiegoś mnożenia macierzy. I te wszystkie obliczenia możemy sobie teoretycznie wykonać na kartce. To zupełnie jest niepraktyczne. Nikt tak nie robi, pewnie nie będziemy tak robić, ale... Tylko na kolokwiach. No, okej. Okay. Natomiast... Nie programowałeś na kartce? No, mnożyłem macierze na kartce, to prawda, ale nie robiłem... Nie robiłem jakby inferencji wytrenowanych modeli na kartce, to nie. To... Krzesło w kształcie awokado nie... Nie musiałem, nie. Raczej a nie. A ja musiałam liczyć te modele uczenia maszynowego na kartkach, na kolokwiach. Co najwyżej to gdzieś musiałem, nie wiem, może algorytm propagacji wstecznej zaimplementować. Musiałem rysować na kartce. Także bez prądu też damy sobie radę, będzie to wolniej, będzie mniej, będzie właśnie. Będzie na tyle wolno, że to może być zupełnie praktyczne. No to właśnie, może... W czasie życia człowieka pewnie by się nie udało. To może właśnie tutaj powiedzmy, że to jest właśnie fascynujące, że na przykład pewne modele służące właśnie tej uczeniu maszynowym były już w latach 90. Na przykład taka analiza sekwencji, czyli przerabiamy duży zbiór danych, szukając na przykład, które produkty są ze sobą często kupowane. Dzisiaj byle jaka na przykład aukcja Allegro, klienci, którzy zakupili to lub oglądali również i to. I w latach 90., kiedy został zaproponowany jeden z takich algorytmów, to było tak zwane data mining, czyli przegrzebywanie danych i było to traktowane trochę tak po macoszemu na zasadzie aha, fajnie, tak, nikt tego nigdy nie użyje, ciekawe jak ty to policzysz. A później właśnie około 2010 mieliśmy skok duży właśnie w hardware'ze, czyli właśnie tym sprzęcie. I nagle się okazało, że właśnie moc obliczeniowa potaniała i byliśmy w stanie wykonywać te obliczenia. Historia z mojego życia,
mieliśmy analizę szeregów czasowych, mieliśmy dane z giełdy i pani nam opowiada, że no generalnie tu jest taki model, który jak zapuszczę w banku, to tak mogę na pół godziny iść na kawę i on się jeszcze nie doliczy. I później mieliśmy z niego pracę domową, więc cały tydzień po prostu było puszczanie raz po raz tego modelu, żeby go wytrenować, żeby go jak najbardziej właśnie sprawić, żeby jak najbardziej pasował do danych, żeby mieć jak najlepszą predykcję. W wakacje pisze do mnie kumpel, żeby właśnie, że poprawił swój komputer na taki w miarę nowoczesny, i dostaję SMS-a tak w środku nocy. Dorota, arsz się trenuje w 10 sekund. No i właśnie, z pół godziny spadliśmy do 10 sekund. No a teraz większą moc obliczeniową miałam w swojej komórce niż miałam w ówczesnym komputerze. Mhm. Czyli komputery to jest jedna z niewielu rzeczy, gdzie ilość przechodzi w jakość. Może przejść. Może przejść. Może przejść, bo w gruncie rzeczy w pewnym momencie już jest też pewien wyścig, tak jak powiedziałam o tych dużych zbiorach danych, że dostajemy niby dużą liczbę, ilość danych, ale one są na tyle powtarzalne, że już nie wyciągamy z nich nowej, użytecznej informacji. Także ja, właśnie ta heterogeniczność daje nam pewną siłę, więc więcej heterogeniczności często tak, ale no tutaj musimy mieć ten jednak ten piękno, porządek i chaos trochę muszą być wyrównane. Jak w sztuce. Jak w życiu. Dokładnie. Pytanie. Dobry wieczór chyba. Słuchajcie, w swoim pytaniu chciałbym wrócić do sztuki, ale poprzez neuropsychologię. Nie? W neuropsychologii jest takie stwierdzenie, że sztuka, obrazy, to jest uchwycony moment tu i teraz, na razie oczywiście. I słuchajcie, waszym zdaniem, czy zastosowanie w sztuce sztucznej inteligencji spowoduje zatracenie tej możliwości uchwycenia tego momentu tu i teraz, czy może pozwoliłoby na sprecyzowanie i lepsze otworzenie, jakby otwarcie tego momentu tu i teraz. Jeżeli jest coś niejasne, pytajcie, będę rozszerzał. Ja bym zapytał o to tu i teraz. Tak. Czy tak, co przez to rozumieć? No powiedzmy, nie znam się na sztuce. Ale z rzeczywistości jakiś przykład. Powiedzmy tak, patrzymy na rośliny, tak? I w rzeczywistości ona nie jest taka sama cały czas. Tu pan akurat, artysta, wspominał o tym na samym początku rozmowy. I patrząc na ułożenie liści, my widzimy, że te liście nie są w tej samej pozycji, tak? To jest przeświadczenie tego, że czas leci i on nie wraca do początku. Więc obraz to jest na przykład pan jako artysta zobaczył układ liści tego drzewa i wrzucił to na obraz. I teraz, ponieważ no mamy coś takiego, była też podejmowana taka dyskusja, że jakby ilość lajków decyduje o wartości tej sztuki. No, tak mówiąc brzydko. Tak. Natomiast to uchwycenie tego momentu, tego tu i teraz, daje jakąś pewność, pełną autentyczność autora, tak? Artysty. I teraz pytania właśnie, czy jeżeli my będziemy stosowali tą sztuczną inteligencję w uproszczeniu właśnie tworzenia tego, tej sztuki, tak? Tego uchwycenia tego momentu, czy to spowoduje właśnie zniszczenie tej możliwości, czy może wspomoże nam, czy może bardziej otworzy ten moment? To ja myślę, że może mogę pierwszy powiedzieć, bo ja mam taką refleksje na ten temat, że to tu i teraz dla każdego jest inne i czas też nie płynie jednakowo. I być może każde tu i teraz potrzebuje odpowiednich narzędzi, żeby o nim opowiadać, bo rzeczywistość też się zmienia. Więc być może jest tak, że te narzędzia odpowiadają temu specyficznemu tu i teraz, które dzieje się w danym momencie. I patrząc z takiej perspektywy, myślę, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo być może właśnie sztuczna inteligencja jest odpowiednim narzędziem, żeby opowiadać o czasach, które mamy obecnie, tak jak marmur był odpowiednim materiałem do opowiadania o czasach Michała Anioła. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja.
Ja bym jeszcze powiedziała jedno, że tutaj tak trochę uderzamy w taki ton, że sztuczna inteligencja wszystko wyruguje. Nie, to jest po prostu dodatkowe... To jest dodatkowe narzędzie dodatkowe i ono... Dodatkowe narzędzie, więc... ...sztucznej inteligencji, bo ja wykorzystuję jej w swoich terapiach, wykorzystuję w wielu rzeczach, tak? Nawet mój kolega jest, który mnie śmieje się ze mną czasami. Natomiast, tak... Jestem zwolennikiem sztucznej inteligencji. Uważam, że to jest świetne narzędzie, które naprawdę potrafi robić, jakby wspomagać i w psychoterapii i w wielu innych dziedzinach. Natomiast chodzi mi o ten moment. Nadal. Będzie jedni będą chcieli używać sztucznej inteligencji, drudzy użyją tradycyjnych mediów. To po prostu istnieje obok. To nie sprawia, że jedno przestaje istnieć, drugie się pojawia. To są po prostu rozłączne sytuacje. Ale w jakimś sensie też jakby opowiada o naszym świecie. Wzbogaca jest jakby takim narzędziem, które jest... No, czymś nowym, tak? Nie zabiera w każdym razie. Tak, ja bym nawet zasugerował hipotezę, że może jeszcze usprawnić to, powiedzmy, reprezentowanie tej rzeczywistości tu i teraz. Na przykład no, są narzędzia też bazujące na sztucznej inteligencji, które mogą tworzyć na przykład modele trójwymiarowe tego pomieszczenia z nami wszystkimi na podstawie iluś zdjęć, tak, wykonanych w tym pomieszczeniu. Czyli ze zdjęć teoretycznie dwuwymiarowych stworzyć po prostu modele trójwymiarowe. Więc może to być potencjalnie jeszcze lepsze oddanie tego, co tutaj się dzieje, jeżeli chcemy tak fotorealistycznie oddać to po prostu, tak? Natomiast no, osobną kwestią jest jeszcze różnica między zdjęciem i obrazem i jeszcze interpretacją, powiedzmy, tak? I tego, jak ktoś interpretuje i to, o czym tutaj mówiliśmy, że to tu i teraz jest względne też i no, nie jest takie samo dla każdej osoby. No, każda z osób, które tutaj są na sali, trochę o czymś innym pewnie myśli w tym momencie, trochę inaczej pewne rzeczy interpretuje i potem jakby reprezentacja tej interpretacji też może być zupełnie inna. Czyli tak naprawdę obaliliśmy mit, że sztuczna inteligencja jest niebezpieczna dla sztuki w zasadzie, tak? Ja myślę, że to zawsze człowiek jest... Ludzie w ogóle się boją zmian i ludzie się boją. Cały czas myślimy, że coś nam zabierze nasze człowieczeństwo, a jakoś to człowieczeństwo nie chce nam być zabrane, bo tak naprawdę chyba tylko my jesteśmy w stanie sobie odebrać to człowieczeństwo, jakich byśmy narzędzi nie używali, czy to będzie sztuczna inteligencja, czy kij. Tak? I... Wiecie, ja to tak też, słuchając was, ja zastanowiłem się na czymś takim, że jeszcze raz wrócę do tego, że im więcej ludzi odbiera jakieś dzieło sztuki, tym bardziej to jest cenione. Tak? I ja pomyślałem taka teza. Czyli jeżeli na topie są najbardziej lajkowane, w cudzysłowie, dzieła sztuki, to czy nie jest tak, że wchodzimy w czasy, kiedy drugiej przysłowiowej Monalisy nie powstanie nigdy? Może tak być. Czy to nie jest trochę takie... W tej chwili to w ogóle teraz chyba mniej już ogólnie... Tak per capita tworzy się obrazów niż kiedyś. Więcej. Więcej? Może więcej. Teraz jest w ogóle generalnie... To jest tak, ale tak ręcznie? Pamiętam, tak, jak powstawał, jak zaczynał się Instagram, to wszyscy mówili, w ogóle było takie przeświadczenie, że dostępność obrazów w internecie w ogóle wpłynie na ilość powstawanych obrazów i że okazało się, że jest wręcz przeciwnie, że im czegoś jest więcej, tym tego jest więcej. I czyli generalnie snobizm gdzieś z obrazem wychodzi jednak. Wychodzi snobizm, natomiast no, zawsze Monaliza będzie jedna i też jak się patrzy na historię sztuki, to te obrazy, które dzisiaj są sławne, one niekoniecznie za swoich czasów. Monaliza za swoich czasów nie była Monalizą. Stała się z nią dopiero kilkaset lat po namalowaniu, nie mówiąc o całej rzeczy, no już tam nie wspominając Van Gogha, nie? Którego obrazy w ogóle, więc to jest wielka niewiadoma. My tu cały czas spekulujemy na bardzo takich chwiejnych, delikatnych danych, które są... Przyszłościowych nawet. Tak. Dzięki bardzo. Okej, od siebie dodam, że największy żyjący malarz David Hockney, tak, 94 lata na iPadzie przez ostatnich 10 lat robi martwe natury, bo po prostu można i się tym dobrze bawi i to są fajne obrazy. Ostatnie pytanie. Co się zmieniło w Pana sztuce od momentu stosowania sztucznej inteligencji i czemu decyzja, żeby zacząć ją stosować?
Ciężko powiedzieć. Na pewno przyspieszyło mi to jakby proces cały, co bardzo, bardzo mnie cieszy, bo zawsze miałem taką, ograniczał mnie czas. Ja bardzo lubię tworzyć obrazy, ale nie zawsze mi to sprawia przyjemność. W sensie, że jest taki moment, kiedy już wiesz, że trzeba skończyć tą pracę i ona musi być dokończona. Ja jestem niecierpliwą dosyć osobą i na pewno jakby przyspieszyło mi, jakby stworzyło mi możliwość tworzenia większej ilości obrazów, być bardziej selektywnym, bardziej wybierać, a może czasami nie musieć wybierać, to też jest fajne, że nie musisz się ograniczać do jednego obrazu. Na pewno gdzieś jakby samo myślenie o obrazie mi się trochę zmieniło, w sensie czym ten jakoś tak szerzej myślę o obrazach, dopuszczam różne możliwości, których wcześniej bym nie dopuszczał. I co jeszcze się zmieniło? Kurczę, ciężko powiedzieć. Na lepsze, na gorsze? Nie mam pojęcia. No, na pewno się trochę sam proces się zmienił, tworzenia tych obrazów. Na pewno... Ale z ciekawości mogę zapytać też, czy zmieniła się na przykład, nie wiem, czy w ogóle w przypadku sztuki możemy mówić o tym, ale na przykład pewna konkurencyjność, bo wydaje się, że dzięki sztucznej inteligencji też jest w jakimś sensie lepsza dostępność, czy możliwości tworzenia? Nie. W ten sposób nie, jakby nie, nigdy też nie myślałem o sztuce jako o jakimś takim jak to powiedzieć? Konkurencyjność. W kategoriach konkurencyjności, bardziej w takich kategoriach, żeby mieć samemu jak najwięcej z tego jakiegoś rodzaju przyjemności czy satysfakcji. Nie? I pod tym względem akurat, jeśli chodzi o mój temperament, no to zdecydowanie jakby troszkę więcej mam tej satysfakcji, ale też jakiś taki trochę dystans do pewnych rzeczy nabrałem. Mogę dopytać, który etap tworzenia się skrócił dzięki sztucznej inteligencji? Wiele etapów. Etap jakby koncepcyjny, etap samego wykonawstwa. W sumie cały etap, no. W sumie, ale też mam dużo takich pomysłów, jakby, które też wydaje mi się, że jakby myślenie o tym przez to, że to narzędzie jest wielopoziomowe i można różne rodzaje tych modeli ze sobą łączyć i różne jakby pod różnymi kątami ich używać, to też gdzieś taki proces tej samej kreacji, czy myślenia o sposobie kreowania, czy myślenia, jak można coś stworzyć, też ten wachlarz możliwości się poszerza. W sensie, że jest to narzędzie takie bardzo, dla mnie przynajmniej, jest bardzo szeroki ma wachlarz. No, to tak jakby, nie wiem, Photoshopa jeszcze do sześcianu podnieść, nie? Że możesz już w zasadzie wszystko zrobić z tym obrazem, w każdą stronę i jakby zaczynać od manualnego obrazu, kończyć na cyfrowym i potem z powrotem przejść do manualnego, że jakby ta taka współgranie części takiej wirtualnej tworzenia obrazu i takiej czysto manualnej jest o wiele, ma o wiele więcej możliwości, no. Że się gdzieś to uzupełnia w taki sposób. Dobra. Pozostaje nam podziękować Państwu, którzy oswoili nas z sztuczną inteligencją. Wracamy do domów, logujemy się do wszelkiego rodzaju tych maszyn i dokładamy swoją cegiełkę do procesu rozwojowego. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, koniecznie dwa piętra niżej. Zapraszamy na wystawę. Zobaczymy. A, zamknięte. To jutro będzie jeszcze pokaz. Wystawa jest do jutra, tak? Więc jeżeli ktoś jest na miejscu, to koniecznie zapraszamy. Bardzo Państwu dziękujemy za udział. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
No i co? I na szczęście przestało padać. Super. Na chwilę.